Dostajemy od Pana Boga bardzo piękne słowo na tę pierwszą sobotę, na to nasze spotkanie, na modlitwę. Słowo z Księgi Tobiasza najpierw, w którym stary Tobiasz swojego syna o tym samym imieniu uczy wdzięczności. Można by w pierwszej chwili, słuchając tych czytań, pomyśleć sobie, że one nie za bardzo mają jakiś związek z Maryją, że nie bardzo pasują może na tę pierwszosobotnią okazję, ale wdzięczność to przecież bardzo maryjna postawa. Maryja jest pierwszą wdzięczną. Mówi aniołowi w Nazarecie: niech mi się stanie według Twojego słowa. Ale może to powiedzieć, bo najpierw usłyszała, że jest pełna łaski. Najpierw tego doświadczyła, że Bóg ją wypełnia łaską, że Bóg działa w jej życiu, że działa w jej sercu. Jej odpowiedź jest tak naprawdę odpowiedzią na to, czego doświadczyła od Boga. Na to, w co Bóg ją wyposażył, czym ją umocnił, czym ją obdarował, czym ją wypełnił. Najdłuższa wypowiedź Maryi, jaką mamy w Ewangelii, to jest hymn Magnificat, hymn, w którym ona uwielbia Boga. Wysławia Go. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Ostatnie słowa, z jakimi Maryja nas zostawia w Ewangelii, pamiętamy, to polecenie z Kany Galilejskiej: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powiem. Może nas zostawić z takim słowem, ma prawo nas zostawić z takim poleceniem, bo ona pierwsza wie, ma własne, osobiste, głębokie doświadczenie tego, że warto zrobić wszystko, cokolwiek On powie. Że Bogu warto zaufać. Wdzięczność, bardzo maryjna postawa, ale też postawa eucharystyczna głęboko. Jesteśmy tuż po uroczystości Bożego Ciała. Dwa dni temu żeśmy nieśli Chrystusa po naszych ulicach, obecnego w Najświętszym Sakramencie. Eucharystia jest wdzięcznością. Źródłosłów tego słowa taki jest. Eucharisto, czyli dziękuję po grecku. Cała Eucharystia jest dziękczynieniem, jakie składamy Ojcu za dzieło, którego dokonał przez swojego Syna, przez Jezusa Chrystusa. Myślę, że na tym etapie to słowo bardzo nas pyta o to, jak jest z wdzięcznością w naszym życiu. Czy my potrafimy być wdzięczni Panu Bogu najpierw? Czy my widzimy obdarowanie przez Boga w swoim życiu? Czy raczej ustawiamy się wobec Pana Boga w takiej pozycji, że to ja zasadniczo Tobie, Panie Boże, coś daję? Ja Ci daję moją wierność, ja Ci daję moją modlitwę, ja Ci daję moją obecność na Eucharystii, moje przestrzeganie przykazań, moje bycie porządnym człowiekiem. Tu wstawić to wolne. Tak, Bóg jest Bogiem, który wymaga. Bóg jest Bogiem, który zaprasza na drogi w życiu nieraz trudne, nieraz wymagające poświęcenia, ofiary, jakiegoś wyrzeczenia. Ale zawsze najpierw jest Bogiem obietnicy, zawsze jest najpierw Bogiem obdarowującym. Jeśli tracimy z oczu to obdarowanie przez Niego, to bardzo szybko zamieniamy naszą wiarę w jakąś karykaturę tego, co przyniósł nam Jezus Chrystus. Jezus nam przyniósł relację z Ojcem. A my zamieniamy Boga w mniej lub bardziej złośliwego szefa, jak tracimy z oczu to obdarowanie przez Niego. Jakiegoś wojskowego dowódcę. Wdzięczność wreszcie jest postawą bardzo chrześcijańską. Do głębi chrześcijańską. To oznacza, że właśnie to, że ja wiem, że jestem obdarowany. Najpierw w akcie stworzenia, to papież Benedykt wielokrotnie powtarzał, że dziś być może światu trzeba najbardziej głosić spośród wszystkich prawd wiary, prawdę o tym, że człowiek jest stworzony. To znaczy obdarowany istnieniem, obdarowany życiem. U swojego początku obdarowany przez Boga. Nie samostwarzający się. Może to jest prawda, z którą świat dzisiaj ma największy problem. W Ewangelii Chrystus nam pokazuje obraz ludzi niewdzięcznych. Niewdzięcznymi ludźmi są ci, przed którymi ostrzega. Z upodobaniem chodzą w powłóczystych szatach. Lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach.
Zaszczytne miejsca na ucztach objadają domy wdów, dla pozoru odprawiają długie modlitwy, tym surowszy dostaną wyrok. Że to jest obraz ludzi, którzy muszą sobie wszystko sami wziąć. Sami sobie wezmą szacunek innych, podziw innych, bycie zauważonym, bycie docenionym, bycie wynagrodzonym. Sami sobie to wszystko zorganizują i wezmą. Bo widocznie brakuje im poczucia obdarowania, świadomości obdarowania. Że naprawdę Bóg jest tym, który o nich zadba. Że Bóg jest tym, który się o nich zatroszczy. Ile rzeczy my na co dzień próbujemy sobie wywalczyć kosztem innych. Ja o siebie zadbam, bo jak ja o siebie zadbam, to nikt o mnie nie zadba. Ktoś z nas tego w życiu nie powtarzał? Tej mądrości? Umiesz liczyć? Licz na siebie. Potrzebujemy gdzieś, myślę, ćwiczeń z wdzięczności. Nie? Gdzieś pilnować się, żeby stawać przed Panem Bogiem i naprawdę dotrzeć w swoim własnym sercu do tego, za co ja Mu chcę podziękować. Bo myślę, że to nawet nie jest problem w tym, że my na modlitwie nie potrafimy powiedzieć Panu Bogu dziękuję. Tylko, że to dziękowanie Bogu traktujemy jako kolejny obowiązek tak naprawdę. Że rzadko schodzimy w swoim sercu na taki poziom, na którym rzeczywiście dotykamy rzeczy, za które ja jestem wdzięczny. To nie muszą być rzeczy proste i rzeczy oczywiste. Nieraz może być tak, że odkryję w swoim sercu wdzięczność Bogu za wydarzenia, które w moim życiu były trudne, które były bolesne, które czegoś ode mnie wymagały. Ale dzisiaj z perspektywy czasu na przykład widzę, ile Bóg we mnie zrobił dobrego wtedy. I z drugiej strony wdzięczność wobec tych, których mamy wokół siebie. Taka wdzięczność też, myślę, dwupoziomowa. Tutaj to ładnie widać w tym pierwszym zdaniu, który Tobiasz mówi do swojego syna. Dziecko, bacz, aby uiścić zapłatę człowiekowi, który wybrał się z Tobą w drogę i dołożyć mu coś jeszcze do zapłaty. Znaczy, pierwszy poziom tej wdzięczności to jest taka wdzięczność ze sprawiedliwości. To jest taka wdzięczność komuś za to, że wykonał to, co do niego należało. To jest taka wdzięczność za rzeczy, które często traktujemy jako oczywiste. Myślę, że nieraz mamy wszyscy doświadczenie tego, że potrafi nas jednak jakoś zaboleć brak wdzięczności za to, że wiernie spełniamy swoje obowiązki. W domu, w małżeństwie, w rodzinie, w pracy. To jest ważny wymiar wdzięczności. On jest może dla nas nieoczywisty, bo no, co zrobił, zrobił to, co miał zrobić. Czym tu się podniecać? A może warto położyć jakiś akcent, przynajmniej w najbliższych dniach, na ten wymiar wdzięczności. I drugi poziom tej wdzięczności, której Tobiasz uczy swojego syna, jest taka wdzięczność, można by ją nazwać, nie wiem, spontaniczną. Bacz, aby mu dołożyć coś jeszcze do zapłaty. Aby dać coś jeszcze, dać coś, jak to mówimy, ekstra, dodatkowego. Wynaleźć powód do wdzięczności. To może być ważne, zwłaszcza wobec najbliższych. No za co tu dziękować żonie po 20 latach małżeństwa? Za co dziękować swojemu szefowi w pracy albo swoim pracownikom? Za co dziękować temu komuś, kto jest koło mnie codziennie w jakichś właśnie obowiązkach, w jakiejś przestrzeni mojego życia? Jego głównym zajęciem, wydaje się, i powołaniem jest to, żeby mnie denerwować. Może w tym człowieku też jest coś, za co mogę być Bogu wdzięczny. I jemu. Czy myślę, że to uświadomienie sobie, że wdzięczność jest postawą maryjną, eucharystyczną i do głębi chrześcijańską,
może nas zmotywować do wdzięczności, do przeżywania jej w życiu, do celebrowania jej w życiu. To słowo też nam podpowiada dwa konkretne sposoby, na które wdzięczność możemy wyrazić w praktyce. Pierwszym to jest to, o czym Archanioł Rafał mówi obu Tobiaszom, czyli świadectwo, czyli uwielbienie Boga. Świadectwo, które jest wysławianiem Boga, wychwalaniem Go, zachwytem nad Bogiem. A może to jest nasz problem jako Kościoła, który chciałby światu głosić Ewangelię. Że w naszym głoszeniu, że w naszym świadectwie mało jest zachwytu Bogiem. Mówimy nieraz bardzo wiernie, bardzo wytrwale światu o zasadach, o wymaganiach, które Bóg stawia. One są wszystkie ważne. Ale mało mówimy o zachwycie Bogiem. Właśnie o tym, co od Niego otrzymaliśmy, czego od Niego doświadczyliśmy, co On w nas zdziałał. W gruncie rzeczy pewnie jakbyśmy usiedli i zaczęli rozmawiać o swoim doświadczeniu Pana Boga, to każdy z nas, jak tu jesteśmy, miałby do opowiedzenia taką historię zachwytu. Czegoś, czego Bóg dokonał w jego sercu, czego Bóg dokonał w jego życiu. Nieraz te historie są spektakularne, nieraz są takie zwykłe, że ktoś z boku słuchając powiedziałby, co to takiego. Ale ja wiem, że dla mnie to było jakieś wydarzenie, doświadczenie przełomowe i jestem Bogu za nie wdzięczny. Może to jest świadectwo, które potrzebujecie przekazać waszym dzieciom, synom, córkom. Świadectwo zachwytu Bogiem. Tak sobie myślę, Jezus się tego uczył od Józefa. W żydowskich modlitwach, których Józef w domu uczył małego Jezusa, dorastającego, tak procentowo najwięcej jest modlitw, które są modlitwami błogosławieństwa, modlitwami wychwalania Boga. Dwie z nich nawet są w mszy świętej. Co prawda zazwyczaj po cichu odmawiane, czyli błogosławieństwo chleba i błogosławieństwo wina. To są modlitwy, które sięgają prawdopodobnie czasów, kiedy Jezus żył w Nazarecie. Może właśnie to potrzebujemy przekazać dzieciom, młodzieży, za których też się jakoś dzisiaj chcemy w tej Eucharystii modlić. Zachwyt Bogiem. Zdumienie Bogiem. Podziw wobec Boga. Bo jeśli w człowieku jest taka fascynacja, taki zachwyt Bogiem, takie doświadczenie tego, jak Bóg jest dobry, jak Bóg jest wielki w swojej dobroci, to on nie będzie miał potem problemu z przyjęciem wymagań, przykazań. Tak, zaczynamy od wymagań i przykazań i nie ma tego momentu zdumienia się dobrocią Boga, to w dość zasadny sposób za chwilę ten człowiek młodszy czy starszy zada pytanie, dobrze, ale dlaczego ja właściwie mam przestrzegać takiego czy innego przykazania i zasady? I ostatnia rzecz, której nas Jezus uczy w tym słowie, tak jak czytamy tę Ewangelię, to chyba na tym najbardziej mu zależy. To jest hojność. To jest w ogóle ładny fragment. Warto to sobie gdzieś wyobrazić. Jezus, który jest w świątyni jerozolimskiej, wielki kompleks świątynny, największy w starożytnym świecie, składający się z kilku dziedzińców, które koncentrują się wokół świętego świętych, przybytku, miejsca, gdzie jest Arka Przymierza. Świątynia, miejsce, gdzie się składa ofiary, ołtarz całopalenia. Świątynia, miejsce, gdzie się spotykają uczeni w piśmie, rabini, ci, którzy dyskutują nad Torą, tłumaczą ją innym. Gdzie Jezus jest w świątyni? Usiadł przy skarbonie. Wcale nie jest taki oczywisty. Już nie mógł sobie jakiegoś lepszego, świętszego, godniejszego miejsca znaleźć. Nie, usiadł przy skarbonie. Przy tacy. Bo Jezusa bardzo interesuje konkret tego, na co przekłada się wiara tych ludzi. I kiedy widzi tę ubogą wdowę, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to zdanie, wtedy przywołał swoich uczniów.
To nie jest tak, że On siedział, patrzył, oni siedzieli z Nim. Przywołał swoich uczniów. Wyobraźcie sobie Jezusa na tych dziedzińcach świątynnych, który woła swoich uczniów. Mówi: Andrzej, Piotr, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, muszę wam coś powiedzieć, muszę wam coś pokazać. Można sobie wyobrazić oni, którzy byli świadkami cudów Jezusa, jak biegną do Niego po tej świątyni, nie? Co On ma im do pokazania? Ubogą wdowę. Dlaczego? To się kryje w tekście Ewangelii też. My tu mieliśmy napisane, że ona ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie, ale ten tekst oryginalny, gdyby go dosłownie przetłumaczyć, to tam jest powiedziane, że ona ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe życie. Holon ton bionautes, całe jej życie wrzuciła. I mamy dość precyzyjnie powiedziane, ile ona w monetach wrzuciła. Wrzuciła 2 leptony, czyli 1 kwadrans. Tak jest dokładnie w tym tekście oryginalnym. Kwadrans to, jak się nie trudno domyślić zresztą, no to była równowartość pracy niecałych 15 minut. Tyle miała, tyle wrzuciła. Jezus na to patrzy i mówi, ona wrzuciła całe swoje życie. Tak jak On za chwilę zrobi. On też rzuci na ofiarę całe swoje życie. Bez rozmieniania. Bez dzielenia. My angażujemy całe swoje życie. Dajemy Bogu całe swoje życie. Czy dzielimy? Nawet sprawiedliwie. Panie Boże, to dla Ciebie, to dla mnie. Dla Ciebie, dla mnie. Czas dla Ciebie, czas dla mnie. Siły i środki na moje przyjemności. Coś tam dla Ciebie. To nie jest tylko pytanie o to, jak jesteśmy w kościele, jak jesteśmy w liturgii, jak jesteśmy na modlitwie. To jest pytanie o to, jak jesteśmy w naszych życiowych powołaniach. Jak ja jestem księdzem. Na 8 wstaw msza. Po mszy różaniec. Wolne do wieczora. Koloratka. Jak jesteś ojcem, jak jesteś mężem, jak jesteś przyjacielem, jak jesteś pracownikiem. Kim tam w życiu jesteś? Jezus, patrząc na to, przywołałby swoich uczniów i powiedział, zobacz, wrzucił całe swoje życie. W tej Ewangelii myślę, że to też dobrze na koniec usłyszeć. W tej Ewangelii jest też taka wielka dobra nowina, że Jezus, On jeden z pewnością zna wartość Twojej ofiary. On jeden zna wartość Twoich wysiłków. Może być tak, że ktoś w życiu patrząc, nawet najbliżsi, na Twoje wysiłki, na Twoją ofiarę, na Twoje poświęcenie powie, co to jest? Kwadrans. Pracy. Tak, grosik. A Jezus zna tego wartość. A Jezus nawet, jeśli to po ludzku jest niewiele to, co możesz dać i ofiarować, to On zna tego wartość i potrafi docenić. A wdzięczność i hojność, do tego nas to słowo zaprasza dzisiaj. Za chwilę będziemy doświadczać przy ołtarzu hojności Boga, który się daje cały. Karmimy się także po to Nim, aby też tacy być. Przeżyjemy za ten pierwszoosobowy kwadrans medytacji, klęcząc pod figurą Matki Bożej Pasawskiej. Ale jeszcze kilka kwadransów dzisiaj będzie. I o nie to słowo nas będzie pytać. Czy mamy świadomość, że one są darem? Czy jesteśmy za nie wdzięczni? I czy będziemy chcieli być hojni? Wobec Boga, wobec człowieka. Co daj nam, Panie Boże? Amen.